dzisiejszym odcinku spróbuję wyjaśnić, czym jest środek masy i jak go wyznaczyć. Zacznijmy więc od teorii. Wyobraźmy sobie piłkę, której nadajemy prędkość. Porusza się ruchem prostoliniowym. Mając na myśli to, że torem ruchu jest linia prosta, mówimy o jej środku masy. Ponieważ każdy inny punkt na jej obrzeżu nie musi poruszać się po linii prostej. Gdy piłka będzie się obracać, wybrany, na przykład ten zaznaczony punkt, będzie zakreślał spiralny tor ruchu. A więc mówimy, że jeśli ciało porusza się w pewien sposób, tak samo będzie poruszać się środek jego masy. Zilustruję to również inny przykład. Narysuję teraz fragment rzutu ukośnego patyka. Środek masy patyka będzie poruszał się idealnie po paraboli, mimo że inne punkty na patyku mogą zataczać zupełnie inny ruch. Widzimy, że ten ruch to na pewno nie jest parabola. W zadaniach przyjmujemy ruch środka masy ciała, na przykład tego patyka. Środek masy to punkt bryły lub układu ciał, o czym powiem później, który zachowuje się tak, jakby cała masa skupiona była w tym punkcie. Wyobraźmy sobie, że mamy pewną kulę. Zbijamy całą jej masę do jednego punktu materialnego, który ma masę taką jak to ciało. Dlaczego zbijamy dużą kulę do tak małego punktu? Ponieważ wiele wzorów określonych jest dla punktów materialnych, więc musimy uprościć warunki, by można było zasadnie posługiwać się tymi wzorami. Kolejne pytanie to, jak wyznaczyć środek masy? Jeżeli ciało jest symetryczne, to wyznaczenie jest o wiele prostsze. Na pewno znacie doświadczenie z wyznaczaniem środka ciężkości miotły. Z obu stron kierujemy wolno swoje palce do środka tak, aby miotła wciąż pozostawała w równowadze. Gdy palce się złączą, wyznaczony punkt to środek ciężkości, a środek masy znajduje się dokładnie w tym samym miejscu co środek ciężkości. Spójrzmy, jak można wyznaczyć środek ciężkości trójkąta. W tym celu wyznaczmy środkowe trójkąta. Przetną się one w pewnym punkcie. Jest to właśnie środek masy tego trójkąta. Można go teraz podeprzeć na pewnym cyrklu i będzie on zachowywał równowagę. Nasze ciało ma środek masy w okolicach brzucha. Na przykładzie ciała ludzkiego spójrzmy, że środek masy może ulec zmianie. Gdy zmieni się kształt ciała, zmieni się również położenie środka. Może on znajdować się w różnym miejscu w zależności od pozycji, jaką przybieramy. Nawet może wyjść poza ciało, na przykład gdy pochylimy się w ten sposób. Właściwość odpowiedniego doboru kształtu ciała, by zmienić środek masy, wykorzystał w skoku z wyż Dick Fosbury. Przy użyciu tej samej siły wybicia, swój środek masy kieruje nad poprzeczkę, ale ponieważ wygina swe ciało tak, by środek jego masy był poniżej jego pleców, jest w stanie skakać wyżej. Dzięki technice zwanej flopem, w 1968 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku zdobył złoty medal. Dziś ta technika wykorzystywana jest prawie przez każdego zawodnika. Spójrzmy teraz na ciekawe położenie środka masy. Na przykład ten ptak ma swój środek masy położony na dziobie. Jeżeli podeprzemy go o ten punkt, będzie on w równowadze. Pamiętajmy o tym, że środek ciężkości może wyjść poza ciało, jak i być w jego obrębie. Na przykład w przypadku tego pączka i bumerangu. Ciała mają jednakowe masy, ich środek ciężkości znajduje się dokładnie po środku odległości między nimi. Gdy jedno z ciał ma większą masę, to środek masy przesuwa się w stronę tego cięższego ciała. Wszystkie planety i gwiazdy mają swój środek masy i krążą wokół wspólnego środka. Tak samo nasz układ słoneczny ma swój środek masy, który położony jest w Słońcu. Spójrzmy. Planety również afektują ruch Słońca, choć są stosunkowo niewielkie. Mówi się, że planety krążą wokół Słońca, ale nie należy tego rozumieć tak,
że krążą one wokół środka samego Słońca. Ponieważ zarówno Słońce, jak i planety krążą wokół wspólnego środka masy, który jest położony około 750 tysięcy kilometrów od środka Słońca. Wzięłam pod uwagę głównie masę Jowisza, ponieważ środek masy Słońca ulega niewielkim zmianom w zależności od położenia wszystkich planet.